Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia. W tym odcinku zajmiemy się obliczaniem ciągu poligonowego otwartego, obustronnie nawiązanego. Z tego odcinka dowiesz się, w jaki sposób uzupełniać dziennik, kolumna po kolumnie. Chciałbym, żebyś skupił się na wyrównaniu kątów oraz wyrównaniu przyrostów. Jeżeli film spodoba Ci się, proszę Cię o łapkę w górę. Oraz komentarz pod filmem. W ten sposób dasz mi więcej motywacji do dalszej pracy. Zapraszam do oglądania. Spójrzmy na nasz szkic. Mamy punkt A, punkt B, punkt C oraz punkt D będące punktami nawiązania. Mamy też punkty 1, 2, 3, 4 będące punktami, których współrzędne chcemy policzyć. Mamy też 5 pomierzonych kątów oraz odległości pomiędzy naszymi punktami. Odległości między punktem A i B oraz C i D nie są mierzone, ponieważ mogą być wyliczone ze współrzędnych. To jest kierunek naszego pomiaru. Idąc od punktu D przez punkt C, punkt 4, punkt 3, punkt 2 oraz punkt 1, będziemy mieli nasze kąty po lewej stronie, więc będziemy korzystali ze wzorów na kąty lewe. Przybliżę teraz mój szkic poglądowy osnowy. Z wynikami moich pomiarów, i teraz przypatrzcie się tym wartościom, są to dane wyjściowe do obliczenia naszego ciągu poligonowego otwartego, obustronnie nawiązanego w dzienniku do ciągów poligonowych. Możecie zaobserwować tutaj wartości moich kątów oraz wartości odległości, a także współrzędne punktów nawiązania. Przejdźmy teraz do naszego dziennika. Spójrzmy na budowę naszego dziennika. Kolumna 1 to oznaczenia punktów. Kolumna numer 2 to kąty poziome wpisane zgodnie z naszym szkicem. Kolumna numer 3 to azymuty. My wpisaliśmy azymut początkowy i końcowy, obliczony z naszych współrzędnych nawiązania. Kolumna numer 4 to długości naszych boków wpisane zgodnie ze szkicem. Kolumna 5 i 6 to wartości przyrostów. Obliczmy teraz sumę praktyczną naszych kątów, które uzyskaliśmy z pomiaru. Dodając wszystkie wartości, wyjdzie nam wartość sumy alfa praktycznego. W naszym przypadku wyszło to 1135,8836. Zapiszmy tę wartość do pamięci. Shift, Store i literka A. Obliczmy teraz tę wartość, jaka powinna nam wyjść teoretycznie. Wzór jest taki: azymut końcowy minus początkowy plus n razy 200, gdzie n to ilość kątów. W naszym przypadku będzie to 262,93,53. Minus 327,04,57 plus 6 boków razy 200 gradu wyszło sześć. Zapiszmy to pod literą B. Teraz odejmijmy alfa A minus alfa B i wyszło na minus 60C. Takie jest odchylenie wartości praktycznej od wartości teoretycznej. Patrzmy teraz, ile zgodnie jest tutaj z. Naszą instrukcją dla sześciu kątów możemy mieć maksymalne odchyłki. Widzimy tutaj, że dla jednostki C, czyli dla gradów, będzie to 441, czyli 4C41CC, czyli 441CC. Nam wyszło 60, więc możemy tą odchyłkę rozrzucać. Żeby rozrzucić odchyłkę, musimy zastosować wzór minus odchyłka dzielona przez ilość naszych kątów. W naszym przypadku jest to 6. Dzielimy przez 6 i wyszło nam 10CC. Czyli musimy dodać do każdego kąta 10 cc. A więc teraz wyrównaliśmy kąty. Przejdziemy do obliczania azymutów. Będziemy liczyli to na podstawie wzorów na azymut boku następnego dla odpowiednich kątów. W naszym przypadku będą to kąty lewe oznaczane jako alfa. Kolejną operację będziemy powtarzali w ten sam sposób, dodając kolejny kąt. Do azymutu i odejmując od tego 200 gradów. Będziemy tak powtarzali aż do azymutu ostatniego, który powinien nam wyjść tyle samo, ile wyszedł nam, by ten azymut ze współrzędnych. On był tutaj na początku filmu wpisany. A więc powtarzamy cały czas operację. W naszym przypadku będą to kąty lewe. Więc przypominam, że wzór dla kątów lewych, odsyłam tu do mojego filmu. To jest azymut poprzedni, powiększony o kąt, pomniejszony o 200 gradów. No i teraz ostateczny azymut. Sprawdźmy, czy wyjdzie nam tyle ile ze współrzędnych. Dodajemy 138. OK, 262, 93, 53, Tyle powinno być ze czyli wszystko się zgodziło. Przejdźmy teraz do obliczenia sumy długości naszych boków, czyli długości naszego ciągu. To 418 m i 49 cm. Zapisujemy to jako sigma L, czyli długość, suma naszej długości. Teraz będziemy liczyli nasze przyrosty w kolumnie 5 i 6. Ok, czyli długość razy kosinusa azymutu wyszedł nam przyrost na x. Zmieniamy to na sinus, wyszedł nam przyrost na y. Tę samą sytuację będziemy powtarzali dla kolejnych boków. Zauważcie, że ja tutaj zmieniam tylko wartość cosinusa na sinus i z delty x przechodzę na deltę y. Nie kasuję całego działania, ponieważ zajmuje to więcej czasu. I kolejny to będzie 90,19 razy cosinus azymutu 278,39,92. Czyli wyszło minus 30,02. Tutaj zaokrąglam do drugiego miejsca po przecinku, żeby przyrosty wykazać z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. Został nam ostatni przyrost. OK, teraz sumujmy wszystkie nasze przyrosty. Suma naszych przyrostów na x dała nam plus 20,96. Teraz sprawdźmy, ile powinno być w teorii. W teorii to jest współrzędna końcowa x minus współrzędna początkowa, czyli wyszło 21. Powtórzmy tę sytuację. Dla y. Wsumujmy wszystkie przyrosty na y. Wyszło minus 386,94. Teraz odejmijmy y współrzędną końcową minus y współrzędna początkowa i sprawdźmy ile wyszło. Wyszło minus 387. Nieznacznie się różni. Zapiszmy to pod literkę d. Teraz będziemy odejmowali c minus d Wyszła nam odchyłka na naszym y, czyli 6 cm na plusie. Zbadajmy teraz odchyłkę na x, to jest a minus b, tak zapisywałem o liczby, wyszło minus 4 cm. Trzeba będzie teraz obliczyć odchyłkę liniową, czy zmieściliśmy się w dopuszczalnej i czy możemy dalej rozrzucać. Odchyłka liniowa to pod pierwiastkiem suma kwadratów odchyłki na x i na y. W naszym przypadku wyszło 7 cm, a ile możemy mieć maksymalnie? Spójrzmy. Według instrukcji, dla ciągu o długości około 300-400 m jest to około 16 cm. My mamy ciąg o długości 418 m, czyli w naszym przypadku będzie to 16 cm. Zmieściliśmy się, więc możemy te przyrosty rozrzucić odpowiednio. Proporcjonalnie do długości naszych boków, korzystając z wzorów. Wzory macie tutaj po prawej stronie. Obliczmy teraz odchyłkę dla najdłuższego boku na inksie, czyli minus moja odchyłka, czyli będzie to plus 4 cm, dzielone przez długość boku, pomnożone przez razy długość boku najdłuższego 91,06. To jest ten pierwszy przyrost. Wyszło No, zobaczcie, niecały 1 cm. Ale zobaczcie, trzeba gdzieś te centymetry dodać, więc wybieram cztery najdłuższe boki i tam naszą odchyłkę rozrzuca. Przejdźmy teraz do Y i znowu sprawdźmy dla naszego najdłuższego boku 91,06. Zauważmy, że wyszło tutaj 1 i 3, czyli 13 mm, ale słuchajcie, mamy rozrzucić 6, a mamy 5 przyrostów. Więc w naszym przypadku musimy gdzieś rozrzucić 2, w którym w najdłuższym. A wreszcie rozrzucamy po jeden. Wyrównaliśmy już przyrosty. Przybliżę teraz, tutaj, żebyście mogli zaobserwować, ewentualnie sobie zatrzymać ten film i sprawdzić jak to u mnie po prostu wygląda. Przyjrzyjcie się uważnie, dam chwilkę, żeby zaobserwować to, co przed chwilą tutaj wpisałem. Gdybyśmy teraz założyli, że nigdy nie popełniamy błędów, kolumny 7, 8, 9 byłyby już niepotrzebne. Kolumna 7, 8, 9 to kontrola przyrostów, która często jest pomijana, ale warto ją zrobić, żeby sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędów grubych. A więc ja będę tu teraz obliczał D przez pierwiastek z 2, to długość mojego boku dzielona przez pierwiastek z dwóch. Pod spodem wpisujemy azymut powiększony o 50 gradów. Na kalkulatorze nie będę obliczał wartości azymutu powiększonego 50 gradów, bo można to spokojnie obliczyć sobie w pamięci. Czyli zobaczcie po kolei, teraz dzielę długość boku przez pierwiastek z dwóch i w pamięci dodaję sobie do długości azymutu 50 gradów. Starajcie się unikać dodawania w pamięci, może to skutkować pomyłką. Jednak chodzi tutaj o to, żeby nie przedłużać troszeczkę. Dobra, teraz obliczamy. S i C w kolumnie 8. Skróty S oznaczają sinus, a C cosinus. Zauważcie, to obliczenia, które teraz wykonuję, to jest po prostu ta długość, dzielona przez pierwiastek z dwóch, razy cosinus lub sinus tego azymutu powiększonego o 50 gradów. Cały czas obliczam, zmieniając sinus na cosinus. Tylko edytując w moim kalkulatorze moje działanie. Nie kasuję całości, bo mógłbym się pogubić. Tak czyli cały czas w kolumnie ósmej obliczam długość przez z dwóch razy kosinus azymutu powiększonego o 50 gradów i zmieniam to na sinus. W ten sposób uzupełniana jest kolumna numer 8. Tutaj mamy już ostatnie obliczenie. Wyszło minus 2049, zmieniamy na cosinus i wyszło 47, 47 w zakrągleniu. Kolumna numer 9 to są nasze przyrosty. I teraz zobaczcie: delta x to jest s plus c, a delta y to s minus c. Więc tutaj śledźcie, co tutaj robię. To zmieniam tylko znaki plus na minus. Jest to już dość, dość proste do obliczenia, tylko troszeczkę upierdliwe ze względu na ilość tych obliczeń. Czyli zobaczcie, możemy teraz sobie spoglądać na nasze przyrosty. Zauważcie, że one są praktycznie takie same jak w kolumnie 5 i 6. Oznacza to, że nie popełniliśmy żadnego błędu grubego, a nasze obliczenia są dobre. Kolumna numer 9 jest ostatnią kolumną przed kolumną 10 i 8, w której mamy już nasze współrzędne, które będziemy chcieli policzyć. Do obliczenia tych współrzędnych będę wykorzystywał moje wyrównane przyrosty z komny 5 i 6, które zostały poddane weryfikacji kontroli przyrostów przez azymut powiększony o 50 gradów i długość podzieloną przez pierwiastek z dwóch. A więc dodaję po kolei przyrosty do moich współrzędnych. Do współrzędnych punktu C dodaję przyrost na x 47,01. Zauważcie, biorę już wyrównany przyrost. Teraz do tej wartości x xowych punktu 4 dodaję przyrost i mam spórzędne punktu 3. Sytuację tak powtarzam aż do punktu B. Zauważcie, że dodając teraz, będzie najważniejszy moment, dodając przyrost 26, 98 powinno mi wyjść tyle, ile jest w punkcie B. I rzeczywiście wyszło, czyli mój poligon zamknął się co do centymetra. Tę samą sytuację powtarzam w kolumnie numer 11 dla Y. Dodając odpowiednio po kolei wyrównane przyrosty. Zauważcie, że przyrosty na Y są prawie wszystkie ujemne, więc ja tak naprawdę odejmuję. Biorę oczywiście te wyrównane i obserwuję, czy na końcu, dodając przyrost na Y do punktu numer 1, wyjdzie mi współrzędna Y punktu B. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wyjdzie. A no, w sumie to był taki żart, bo pamiętajcie, to wszystko podlega. Obróbce, ja już to dawno wcześniej policzyłem. Czyli zobaczcie, mój poligon został policzony i został zamknięty. Przybliżę teraz tę wartość oraz zaznaczę ją w kolorze czerwonym, żebyście wiedzieli, co jest tak naprawdę wynikiem obliczeń ciągu poligonowego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam.